7 zgonów związanych z zakażeniem COVID-19 odnotowano w czwartkowym raporcie gov.pl dotyczącym Suwałk. Pojawiły się w nim także informacje o nowych zakażeniach. Wczoraj i dzisiaj ujawniono ich w Suwałkach łącznie 60, w powiecie ziemskim znacznie mniej, łącznie 9. Obserwując krajową liczbę zgonów, można się spodziewać, że w weekend Polska przekroczy próg 20 tysięcy zgonów związanych z COVID-19. Według serwisu Worldometers w Polsce mamy obecnie ponad 356 tysięcy aktywnie zakażonych, z których niemal 2 tysiące osób jest w stanie określanym jako poważny lub krytyczny. Pod względem zgonów Polska w światowej statystyce jest na 34. miejscu. W naszej populacji z każdego miliona Polaków z powodu COVID-19 zmarło 512 osób.